Jak byłem zawodnikiem, jak jeszcze byłem w tamtych latach zawodnikiem, jak ja przyjechałem pierwszy raz na kadrę, tam była cała plejada 100 razy lepszych zawodników ode mnie. 100 razy lepszych. I niewielu zrobiło wynik światowy. Będąc przez ileś lat trenerem kadry kadetów, młodzieżowych, seniorów, przez ten polski boks się przewinęło naprawdę bardzo, bardzo wiele chłopaków, którym wróżyłem wielką karierę i z tych wróżb moich nic nie wyszło, nie? Dzisiaj są jakieś młode talenty i one wcześniej czy później zginą. Powodów, że giną, jest wiele, nie? Ale największy powód, jaki jest, że giną wielkie talenty, to jest to, że oni chcą dzisiaj wszystko. Jak najszybciej, dzisiaj, od razu, chciałbym mieć dzisiaj dwie żony, willę, Mercedesy, Ferrari, tam jakieś inne i być mieć 8 pasów, nie? Najlepiej nie trenując, nie? Oni by wszystko chcieli dzisiaj. To dotyczy bardzo dużej ilości, nie tylko w boksie. Dotyczy wielu, wielu młodych ludzi talentowanych w różnych dziedzinach. Pośmiech ich zabija. To, że oni mają jutro, pojutrze się załamują, że no bo oni chcieli szybko. I te nadmierne narzucanie sobie czegoś, co bym chciał mieć dzisiaj, zabija tą radość dochodzenia do wielkich sukcesów życiowych, sportowych. Całkiem spokojnie, nic się nie wkurwiajcie, że wam nie będzie wychodziło. Jeżeli myślicie, że jutro będziecie umieli, nie. I uczcie się przede wszystkim cierpliwości. Tego nie da się na jutro zrobić. Ja jak zaczynałem, pierwszych 8 walk przegrałem, 9 wygrałem, 10 przegrałem, a trener mi mówi, dobra, będzie dobrze i jakoś mi to później trochę poszło, nie? Bo też nikt nie chciał na siłę, że ja muszę być już teraz i jeden zdobywa tytuł po 5 latach, jeden po 15 latach. Usyk po olimpiadzie w Pekinie przegrał z Clementem Russo i chciał karierę kończyć. Za 4 lata został fenomenem bokserskim. Czyli też już chciał zakończyć, coś go namówił, przemówił mu, nie wiem czy to był tata Łomaczenki, ale nie chcijcie za szybko. To jest naprawdę frajersko proste.